tym filmie, jak długo mózg trzeźwieje. Drodzy, powiem wam, że ten film to można powiedzieć jest druga część tego filmu o tym, jak uzależnia się mózg, więc jeżeli ktoś tego filmu nie widział, to odsyłam, tutaj będzie link do niego, bo wtedy będzie po prostu wiadomo, o co chodzi, w którym miejscu my jesteśmy. Dlatego, że tam skończyliśmy na tym, że można powiedzieć, że w tej przestrzeni międzykomórkowej, między neuronami, robi się taka wielka pustka. No i od tej pustki właśnie chciałabym zacząć, no bo tak się zaczyna też trzeźwienie mózgu. I tam też mówiłam o detoksie i chciałam powiedzieć, że detoks to nie jest terapia. Niektórzy sobie myślą, że jak pójdą na detoks i tam spędzą 10 dni, no to już jest jakaś forma terapii i oni coś już robią ze swoim uzależnieniem. Ale to nie jest forma terapii, to jest tylko odtrucie organizmu. Dlatego po detoksie naprawdę polecam, żeby iść na terapię, żeby zrobić porządek z tym, co się dzieje w psychice. Bo to, że biologia sama się oczyści, to niestety nie wpłynie na to, że człowiek już do nałogu nie wróci. Uzależnienie jest chorobą przede wszystkim psychiczną. Oczywiście łączy się z biologią, ale żeby móc zatrzymać uzależnienie, to trzeba się zająć swoją psychiką, a nie tylko biologią. Dobra, to teraz trochę bardziej pozytywna część. Otóż dobra wiadomość jest taka, że mózg trzeźwieje i ten proces jego trzeźwienia można zobaczyć w fazach trzeźwienia, które zostały opisane. I dzisiaj chciałam opowiedzieć właśnie o tych fazach trzeźwienia. I pierwsza faza, można powiedzieć, że ja ją opisałam w ostatnim filmie, dlatego że ta faza to jest właśnie ten czas wielkiej pustki w tej przestrzeni międzysynaptycznej. I tam, kiedy brakuje neuroprzekaźników, a receptory są w zaniku, tak jak wam to opowiadałam, to po prostu organizm to odczuwa jako olbrzymi dyskomfort. I są w związku z tym różne biologiczne objawy, które opisywałam i w związku z którymi radziłam, żeby się udać na detoks. Natomiast oprócz tego pozostają objawy psychiczne, które trwają dłużej. I to jest właśnie ten nastrój taki obniżony, takie zniechęcenie, taka bezsilność, takie poczucie beznadziei, bezradności, czasami lęk. I to taki depresyjny stan się może utrzymywać 2 tygodnie, 3 tygodnie, czasami miesiąc. Wszystko zależy od tego, jak długo człowiek był w nałogu, jaki był sposób jego używania, intensywnie czy jednak mniej intensywnie, to ta długość od tego zależy, przechodzenia tej fazy. I ta faza nazywa się fazą odwrotu. I tutaj w ogóle pokażę wam cały taki wykres, jak te fazy przebiegają i ta właśnie pierwsza faza, tutaj ona jest i no, można powiedzieć, jest dużym dołem po prostu w związku z samopoczuciem emocjonalnym, jakie osoba, która w tej fazie jest, doświadcza. W sumie to najgorszy tutaj jest ten sam początek, bo potem z czasem receptory wychwytu zaczynają się regenerować, a ilość wydzielanej dopaminy się normuje, no i samopoczucie stopniowo się poprawia. Kolejna faza to jest faza miesiąca miodowego. Brzmi to wspaniale i tak też się ludzie w tej fazie czują, dlatego że czują się pełni energii, pełni życia, pełni radości. A to jest w związku z tym, że organizm, widząc, że tam się zrobiła taka wielka pustka, to produkuje neuroprzekaźników tej dopaminy z taką trochę jakby nadwyżką. A przez ten czas, tak mniej więcej 6 tygodni, to receptory, które wyłapują tą dopaminę, one zaczynają się odbudowywać.
Więc po tych 6 tygodniach, kiedy receptory już są na swoim miejscu, a dopaminy zaczyna być produkowane więcej, no to człowiek się czuje cały w skowronkach. I dlatego to, jak nazwa wskazuje, faza miesiąca miodowego. I w tej fazie można by było przypuszczać, o, że jest cudownie i wspaniale. Natomiast niestety to dobre samopoczucie też się wiąże z różnymi zagrożeniami. Dlatego, że jak się człowiek tak super czuje, to bardzo często myśli sobie, o, no to ja już ogarnę swoje życie, nie muszę być tutaj na terapii, tylko mogę jechać i po prostu zająć się ogarnianiem tego, co trzeba ogarnąć. I rzeczywiście w fazie miesiąca miodowego ma się siłę, ma się energię, ma się też takie poczucie, że da się sobie radę z głodem. Dlatego, żeby radzić sobie z głodem, no to też trzeba mieć taki zapas energii psychicznej. No a tej energii dużo jest w tej fazie miesiąca miodowego. No więc część osób wyjeżdża z terapii, no i kiedy są w fazie miesiąca miodowego, no to nie wracają do nałogu. Ale jak się faza miesiąca miodowego kończy, no to niestety, ale często do nałogu wracają, no bo ta energia, którą mają, no niestety znika. Też w związku z tą biologią mózgu, która się tam dzieje. Kolejnym takim zagrożeniem fazy miesiąca miodowego jest to, że ludzie też są mniej ostrożni. I właśnie nawet jeżeli opuszczą ośrodek i myślą sobie, o dobra, super, ekstra, dam radę, bo mam taką w sobie chęć, siłę i energię, to myślą sobie, że jak się dobrze czują, to nie muszą uważać na żadne wyzwalacze, tylko mogą sobie po prostu chodzić w miejsca, gdzie jest alkohol czy narkotyki i ich to nie ruszy. A niestety bardzo często ich to rusza i już w fazie miesiąca miodowego do nałogu wracają. Także ten taki brak ostrożności, no też niestety nie popłaca. Kolejnym takim problemem fazy miesiąca miodowego jest to, że ludzie sobie myślą, będąc w tej fazie, że właśnie oni sobie to wszystko ogarną i wystarczy nie myśleć o nałogu, nie myśleć o tej używce i już wszystko będzie dobrze. Więc nie ćwiczą tych sposobów właśnie radzenia sobie, nie ćwiczą takiego obserwowania siebie i sprawdzania, co się ze mną dzieje, sprawdzania, co na mnie działa i na co muszę uważać, tylko po prostu myślą sobie, a dobra, rzucę się w wir pracy, jak będę pracować, no to nie będę o tym myśleć i już i będzie dobrze. I niestety to przez to, że nie ćwiczą takiego przypatrywania się sobie, takiego sprawdzania, co z ich emocjami, co z ich głodem alkoholowym czy narkotykowym, tylko po prostu tak to sobie spychają na bok, a rzucają się w wir jakichś zajęć, no powoduje, że potem, kiedy przychodzi kolejna faza, to nie są przygotowani. Bo żeby przeżyć kolejną fazę i wyjść z niej zwycięsko, to no, trzeba jednak się trochę na nią przygotować, bo to jest faza muru. I to, co się dzieje w mózgu, w fazie muru, to jest to, że organizm po prostu przestaje produkować tą nadwyżkę. Ale że człowiek w fazie miesiąca miodowego jakby się przyzwyczaił do tego, że tej dopaminy jest więcej, to po prostu jej taki naturalną ilość, która się wydziela, traktuje jako coś mniejszego, jakby coś mu zabrać, nie? I odczuwa to jako właśnie taki, no, mur, coś nieprzyjemnego, spadek energii, spadek chęci, siły do życia, też takie powątpiewanie właśnie wartość trzeźwego życia, no bo jak to miało już być pięknie, a teraz jest szaro-buro i ponuro. Często tutaj dopada właśnie taka monotonia, takie właśnie, to jest, można powiedzieć, stałe takie trochę gorsze samopoczucie. I jak człowiek tak jest w tym gorszym samopoczuciu, no to czuję się, że no to trzeźwe życie jakoś nie działa, bo przecież jak miałem rzucić nałogi, no to już powinno być dobrze. No, ale niestety właśnie ten gorszy nastrój jest i często ludzie, nawet przygotowani na tą fazę muru, którzy mają różne sposoby radzenia sobie ze swoimi jakimiś gorszymi momentami, no to są zawiedzeni, dlatego że te sposoby działają na 5 minut albo na 10, a potem za chwilę ten zły nastrój znowu wraca.
I sobie myślą, no kurczę, przecież to nie działa. No przecież poszedłem na spacer, w czasie spaceru i potem 10 minut było dobrze, a potem znowu mnie dopada taki gorszy nastrój. Zjedzą coś dobrego i myślą sobie, no dobra, w czasie posiłku trochę pomogło, 5 minut potem się czułem jeszcze w miarę, ale znowu dopada mnie taka niechęć, monotonia, nie chce mi się wstawać, nie chce mi się ruszać, nie chce mi się chodzić do pracy, nie chce mi się nawet się myć, bo to jest ogólna niechęć do wszystkiego. No ale po prostu tak wygląda ta faza, że trzeba to przeżyć. Tak jak może nie powiedziałam wcześniej, faza miesiąca miodowego, ona też tak trwa gdzieś koło miesiąca, dlatego się nazywa miesiąca miodowego. No i tutaj faza muru, ona też tak trwa koło miesiąca. I często ludzie sobie myślą, nie no, to już tak długo trwa, że ja tego nie wytrzymam, że ja nie dam rady sobie z tymi nieprzyjemnymi emocjami, nic mi nie pomaga, a jak pomaga, to na chwilę. No ale tutaj można powiedzieć, że takim sposobem jest właśnie to, żeby przetrwać i jak najwięcej mieć takich momentów, że korzystam właśnie z tych sposobów, które poprawiają mi nastrój, no chociażby na tą chwilę, bo na dłużej to po prostu no, nie zadziała, no bo to taka faza. Ale to może być dobra informacja, bo część ludzi właśnie sobie myśli, że ja coś źle robię w terapii, albo ja coś źle robię w trzeźwieniu, że to nie działa, no bo przecież powinien ten spacer zadziałać dłużej, albo ta rozmowa powinna zadziałać na dłużej, a to nie działa. No nie, nic nie robisz źle, no taka jest faza muru, trzeba ją przeżyć i tyle. Czasami trzeba po prostu zacisnąć pośladki, przeżyje się ten miesiąc. Warto mieć tą perspektywę, że to po prostu miesiąc, a czasami nawet nie miesiąc, czasami to trwa 3 tygodnie, czasami nawet 2. No wszystko to zależy od właśnie też intensywności, jaka była w nałogu przedtem, nie? Ale też jednak dużo daje to nastawienie. Jak człowiek wie, że to jest faza muru, jak wie, że po prostu nie ma co liczyć na to, że te sprawdzone sposoby zadziałają spektakularnie, tylko że dadzą po prostu jakiś czas takiego lepszego samopoczucia, krótki, no ale zawsze coś, to łatwiej jest tą fazę przeżyć. I polecam się właśnie nie załamywać w tej fazie, bo tutaj właśnie niestety wiele osób wraca do nałogu, myśląc sobie, jak tak ma wyglądać trzeźwe życie, to ja dziękuję. Albo też jest tak, że czują, że no tyle wysiłków to wkładają i próbują właśnie i spacerów, i sportów, i rozmów, i jakichś właśnie sposobów takich samoregulowania siebie, żeby sobie pomóc, a to działa na tak krótko, to myślą sobie, nie, to i tak w ogóle nie działa, dobra, wracam do nałogu, bo już nie mam siły się tak ze sobą męczyć. A to, no to nie jest rozwiązanie, nie? Poza tym często niestety w tej fazie muru się to tak zbiega, że jak człowiek jest w fazie muru, a był na terapii krótkoterminowej, to po tym pierwszym takim czasie radości, że rodzina się cieszy, o, przestał pić, cudownie, wspaniale, to zaczyna przychodzić, no szara rzeczywistość, że zaczynają od osoby uzależnionej też wymagać, żeby się tam dołożył do obowiązków rodzinnych, codziennych, sprzątania i tak dalej. A osoba uzależniona akurat wtedy przeważnie ma fazę muru, no bo 2 tygodnie jest na, 2 miesiące jest na terapii krótkoterminowej, potem jest właśnie ten czas pierwszego takiego cieszenia się sobą i jeszcze tam jest trochę czas tego miesiąca miodowego, potem zaczyna wchodzić w fazę muru i wtedy rodzina zaczyna mówić, no ale no już oczekujemy od ciebie, żebyś tam się wziął do roboty, no weź tutaj się dołóż obowiązków domowych i tak dalej. No i też w fazie muru jest tak, że osoby no więcej narzekają. No i rodzina im wtedy mówi, no i czemu ty tak marudzisz, nie? No życie jest życiem, czemu się taki jesteś markotny? Też jest tak, że osoby w fazie muru są bardziej skłonne jednak do jakichś konfliktów, do wyolbrzymiania jakichś drobiazgów. No i rodzina wtedy mówi, co ty się tak zachowujesz? No przecież ty, to jest normalne życie, nie ma co narzekać, szukasz dziury w całym, nawet lepiej było jak piłeś, bo przynajmniej był spokój, a teraz to się czepiasz wszystkiego. No i niestety przez to się w
jakby zwiększa to prawdopodobieństwo, że ktoś wraca do nałogu. Dlatego też dobrze, jak rodzina to rozumie i wie, że no są fazy, jest faza muru i jak to jest taki właśnie trzeci, czwarty miesiąc trzeźwienia, no to osoba uzależniona będzie taką fazę przechodzić, nie? No ale jak się fazę muru przejdzie, też powiem jeszcze może, także dbajcie o siebie w tej fazie muru. Bo bardzo dużo osób o siebie nie dba. W takim sensie, że właśnie trudno im jest wstać rano, mają niechęć do pracy i same siebie jeszcze dobijają i sobie mówią: o, ty leniu śmierdzący, nie chce ci się wstać z łóżka, jesteś leniem, weź się w końcu w garść. I samemu sobie tak nie pomagają. Bo tak to się można tylko dobić, nie? Więc naprawdę mówcie do siebie dobre rzeczy, wstaliście z łóżka, powiedzcie sobie: dzielny jesteś, wstałeś z łóżka, umyłeś zęby, super, ekstra, wspaniale, no, wszyscy dookoła będą ci wdzięczni, że umyłeś zęby, nie? Naprawdę warto do siebie mówić takie budujące rzeczy, żeby się sobie jeszcze tej fazy muru nie pogłębiać. No, dobra, to tyle na temat fazy muru. Kolejna faza to jest faza przystosowania. Ale ja tutaj się chciałam odnieść do nazwy angielskojęzycznej, dlatego że po polsku można odnieść takie wrażenie, że a no już się człowiek przystosowuje do życia i dobrze będzie. Natomiast w angielskiej wersji tych faz to się nazywa adjustment stage. I można by to przetłumaczyć jako faza modyfikacji czy modyfikowania. Bardziej chyba tak, takiego modyfikowania siebie i życia, żeby można było żyć na trzeźwo. Tak bym to ujęła. I w tej fazie znowu można powiedzieć, że się robi taka góreczka. Nie? Tam już nie ma tej produkcji neuroprzekaźników w zwiększonej ilości, po prostu mózg się przyzwyczaja do tego, że one są produkowane no po prostu w normalnej ilości. I to samopoczucie się robi lepsze i człowiek znowu ma siłę, chęć, energię do życia, do działania, natomiast to nie jest już takie ostre jak w fazie miesiąca miodowego, bo w fazie miesiąca miodowego to można powiedzieć, że to jest aż takie zalewające i czasami innych męczące, że ktoś jest cały czas na takiej energii i często tacy ludzie są, można powiedzieć, hałaśliwi i często jakby od innych wymagają, żeby oni też byli na takiej energii, a ludzie generalnie na takiej energii, jaka jest w fazie miesiąca miodowego, to nie żyją, nie? Także ta faza przystosowania, ona jest takim spokojniejszym okresem, gdzie ten nastrój jest też taki podwyższony, jest przyjemnie, fajnie, jest siła, chęć, energia. No i też człowiek ma takie poczucie, że już w tej trzeźwości trochę jest, już te kilka miesięcy ma, bo to jest taki piąty, szósty miesiąc, więc no całkiem przyjemnie. I tutaj też widzi, że no radzi sobie z życiem, że jakoś tą trzeźwość ogarnia, że to idzie w dobrą stronę. Natomiast tutaj może być taki problem, że właśnie te 5-6 miesięcy trzeźwości i ten dobry nastrój daje takie myślenie, że może ja nie jestem aż tak bardzo uzależniony. Może jak już mam te 5-6 miesięcy abstynencji, no to może mógłbym pić kontrolowanie, czy brać kontrolowanie raz na jakiś czas, jak sobie tam coś wezmę, czy się napiję, no to chyba nie powinno być źle, no bo przecież nie wytrzymałbym tyle czasu, gdybym no naprawdę był taki uzależniony. To jest myślenie z mechanizmu iluzji zaprzeczeń, nie powinno się tego słuchać, nie? Ale to się pojawia w tej fazie przystosowania. Albo też takie myślenie, że dobra, jeden raz ostatni na pożegnanie, coś tam sobie strzelę, albo coś sobie wypiję, no, albo sprawdzę, czy terapia działa, czy zadziałała. I się napiję i zobaczę, czy mnie to pociągnie, czy mnie to nie pociągnie. Albo takie myślenie, że
Zobaczymy, czy Pan Bóg mnie uwolnił, bo niektórzy osoby takie właśnie wierzące takiej współpracy z Panem Bogiem sobie myślą, dobra, Pan Bóg mnie uwolnił, no i okej. Okay. No i wkrada się właśnie tutaj myślenie z mechanizmu iluzji i zaprzeczeń, że no to jak zobaczymy, czy Pan Bóg mnie tak porządnie uwolnił, że mi się już nie będzie chciało, nie? No to wszystko jest z mechanizmu, ale w tej fazie właśnie dość mocno się to objawia. Poza tym tutaj też może przyjść taki moment takiego, wiecie, podsumowywania trochę, bo to jest też czas, gdzie człowiek zaczyna sobie myśleć, dobra, jak ja chcę, żeby to moje trzeźwe życie wyglądało, kim ja chcę być, jak to moje życie pokierować, co ja dalej chcę osiągnąć, jakie mają być relacje w mojej rodzinie, jakie mają być relacje moje z żoną, z dziećmi. I dużo jest takich pytań, które tak naprawdę ludzie sobie zadają, jak są nastolatkami, a tu jakby jest na nowo, trzeba sobie to życie zbudować i odnaleźć jakieś cele, które ja chcę realizować. No i niestety część osób wpada w takie podsumowania, że tyle czasu straciłem. Właśnie myśląc o tym, że jak chcę kierować swoim życiem, jaki ono ma mieć cel, no to niestety przychodzą też takie myśli, że no przecież ja, gdybym nie pił, no to byłbym pewnie kierownikiem gdzieś tam, nie? Gdybym nie pił, no to moje życie, już bym był gdzieś tam dalej, już pewnie miałbym, nie wiem, dom, spłacony kredyt albo coś tam, nie? No i to też może niestety pójść w złą stronę i zacząć człowieka dobijać. Więc trzeba uważać i jeżeli zadaję sobie pytania i szukam celu i sensu swojego życia, to lepiej nie robić sobie takich podsumowań, przynajmniej nie w tym etapie, bo naprawdę można się niestety tym załamać. Więc lepiej myśleć o tym właśnie, co w tą moją przyszłość ja chcę zainwestować, jak to chcę robić, właśnie ten cel na przyszłość i cieszyć się, że zmieniłem ten kierunek, że już nie idę w tą destrukcyjną stronę, ale teraz idę w pozytywną, a nie dobijać siebie, że gdybym nie pił, no to już bym miał to, to i tamto. Jeszcze może powiem, że w tej fazie, tak jak w fazie miesiąca miodowego, ludzie mają taką zbytnią pewność siebie i sobie myślą właśnie, że nie muszą już tak uważać, nie muszą przestrzegać zaleceń dla osób trzeźwiejących, że mogą iść sobie w miejsca, gdzie używki są i że no skoro już mają taką długą abstynencję, to raczej nic im się nie stanie, a to też niestety jest bardzo mylące. I może spowodować to, że człowiek w tej fazie wróci do nałogu. Kolejna faza, która nazywa się fazą rozwiązań, i tu znowu się odniosę do angielskiej nazwy, ponieważ po polsku wydaje mi się faza rozwiązań nie do końca oddaje to, o co tam chodzi. To się nazywa po angielsku resolution stage. I no właśnie, faza rezolucji, możemy powiedzieć wprowadzania czy życia tą taką nową rezolucją czy nowym postanowieniem, że właśnie chcę być trzeźwy i podporządkowuję temu różne dziedziny swojego życia. Nie? No, to może być i faza rozwiązań, w sensie takim, że to jest rozwiązanie takie, że podporządkowuję swoje życie, swoje cele, no temu, żeby być trzeźwym. No i tutaj w tej fazie można powiedzieć, że człowiek dojrzewa do tego, żeby rzeczywiście odpowiedzieć sobie na te wszystkie pytania, które zadawał sobie w tej fazie przystosowania, typu właśnie jaki jest cel mojego życia, co ja chcę, jak chcę budować moje relacje, gdzie chcę pracować, jak się realizować. Tutaj już jest na tyle dojrzały, że może sobie na to odpowiedzieć, no i zacząć to wprowadzać w życie. I można powiedzieć, że to jest taka faza, gdzie człowiek się no może naprawdę bardzo fajnie rozwijać, jak korzysta z terapii, jak dalej pracuje nad swoją asertywnością, jak dalej obserwuje siebie i sprawdza, co na niego działa, to naprawdę może mieć takie poczucie, że terapia bardzo dużo mu dała i że nawet może życie nie wyglądałoby tak satysfakcjonująco, gdyby na terapii nie był.
No i ja bym powiedziała, że tu jest w jakiś sposób pewne przystosowanie, dlatego że zaczyna się życie no właśnie z tym, że są milsze dni i są trochę gorsze dni, no ale tak po prostu w życiu bywa i każdy to przeżywa, że ma czasami lepszy dzień, a czasami stanie lewą nogą i to jest właśnie z jednej strony szara rzeczywistość życia, a z drugiej strony piękno życia, że po prostu ono sobie płynie i ma różne momenty, a na te dobre momenty ja mogę wpłynąć i mogę sobie tak zaplanować dzień i tak zaplanować sobie swój miesiąc i rok, żeby te fajne momenty w intencjonalny sposób się tam pojawiały. To, co jest wyzwaniem w tej fazie, to to, że tu się zaczyna czas takiego zderzania się jednak z konsekwencjami uzależnienia takimi długoterminowymi, w takim sensie, że przychodzą mandaty, różne długi się objawiają i trzeba no, zacząć je spłacać, czy jakoś ogarniać to swoje właśnie życie, czy konsekwencje związane z nałogiem, tak, żeby móc żyć dalej trzeźwo. I żeby to nie niszczyło też tej takiej dobrej jakości życia, nie? I to bywa trudne, bo kiedy człowiek kolejny raz dostaje list od komornika, albo kolejny raz się znajduje jakiś, nie wiem, bilet, co był niezapłacony 10 lat temu, no to rzeczywiście to bywa takie dezaprobowujące, nie? Bo tu człowiek tyle wysiłku wkłada, żyje trzeźwym życiem, stara się, płaci podatki i tak dalej, a tu znowu jakieś długi. Nie? I wiem, że to jest nieprzyjemne. No ale to jest też faza, w której człowiek ma w sobie tyle siły, żeby brać odpowiedzialność za swoje życie. Nie? W końcu brać odpowiedzialność za swoje życie, za to, co chce teraz dalej robić, ale też brać odpowiedzialność za to, co zrobił w czasie nałogu i się z tego tak no dobrze rozliczyć, uczciwie rozliczyć. Nie? I też bym powiedziała, że Pan Bóg błogosławi uczciwość i jak ktoś uczciwie podchodzi do rzeczy, to Pan Bóg mu pobłogosławi tak, żeby mu niczego nie zabrakło. No dobrze, to teraz tak podsumowując to trochę czasowo, faza odwrotu, ona trwa tak mniej więcej 3 tygodnie, czasami miesiąc. Potem następuje faza miesiąca miodowego, która może trwać miesiąc i to jest właśnie ten pierwszy, drugi, czasami trzeci miesiąc trzeźwienia. Potem jest faza muru i to jest trzeci, czwarty miesiąc trzeźwienia. Potem jest faza przystosowania i to jest mniej więcej piąty, szósty miesiąc trzeźwienia. I potem jest faza rozwiązań i to jest szósty, siódmy, ósmy i dalej miesiące trzeźwienia. I też powiem Wam, że można powiedzieć, że nasz organizm ma co 3 miesiące takie rytmy. I tutaj mogę powiedzieć, że głód alkoholowy czy narkotykowy, on się też może pojawiać w takich rytmach co 3 miesięcznych. Także jak człowiek przeżyje fazę muru, która jest mniej więcej koło trzeciego miesiąca, to potem koło szóstego miesiąca też może doświadczyć takiego przedłużonego okresu głodu alkoholowego czy narkotykowego. On już jest krótszy niż w fazie muru, ale jednak się może zdarzyć. I potem w dziewiątym miesiącu też może się zdarzyć takie wahnięcie, że jest moment radośniejszego nastroju, a potem znowu taki troszkę dłuższy moment głodu. I potem znowu koło 12 miesiąca znowu może być taki moment większej aktywności, a potem taki trochę spadek, gdzie się pojawi trochę przedłużony moment głodu. I czasami też może jeszcze koło 18 miesiąca też się pojawić takie wahnięcie. Także te rytmy takie 3-miesięczne się mogą tutaj dać odczuć. Natomiast im dłużej człowiek jest w trzeźwości, tym ten głód powinien trwać krócej i być mniej intensywny. Poza tym jest też więcej sposobów już takich, co człowiek ma je przećwiczone, radzenia sobie z głodem, także powinno być łatwiej. W każdym razie widzicie, że trzeźwienie mózgu to jest no dość długa sprawa. I po 2 miesiącach terapii no niestety się to nie stanie samo. Nie załatwia
Dwa miesiące terapii nie załatwiają sprawy, dlatego jeżeli jesteś na terapii krótkoterminowej, no to zachęcam cię, idź na dalszą terapię do poradni, idź potem na terapię pogłębioną, tak żeby w czasie przechodzenia tych faz no być w grupie wsparcia, być też pod kontrolą grupy terapeutycznej, móc rozmawiać z nimi, móc korzystać z tej pomocy terapeutów. Zachęcam cię bardzo do tego. No to jeszcze pozdrowionka i wymienię kilku panów. Pozdrawiam Mirka, pozdrawiam Darka, pozdrawiam Krzyśka, pozdrawiam Krystiana i pozdrawiam Marka. Pa, pa!